Ostatnio mieliśmy filmik, tylko taki techniczny zbiórka o MR Hopach, a dzisiaj wrzuciliśmy do SRS-ów. Wszystko jest poprzednio to samo, co było. Z wierzchu nie różni się niczym od poprzedniej wersji, ale w środku. O ja pierdolę, światło! Genitalia świni. Poproszę światło. To powinno wystarczyć na dowolną dzidę laserową. Czy potwierdzają to testy? Nie wiadomo. Na testy nie mieliśmy czasu. To znaczy, po ile mamy? Po 3? Ja mam 3,2 na pewno. 3,2, 3,5. No to nie, niewielka różnica, mniej więcej na te nasze świętokrzyskie polskie standardy. Tylko, że tak, ja mam 85 gumę. MR Hopa tak samo już nowego z silikonu, ty masz 80. Dobrze pamiętam. No i zobaczymy też na 100 metrów, a jak 100 metrów będzie za mało, bo chyba będzie. Będzie. To zobaczymy, mamy mobilne akurat stanowisko, cel mamy na jednej odległości, tylko my będziemy siebie przesuwać, kamerę, siedzonko i podpórkę. No i zobaczymy, jak nam wyjdzie. Najpierw cel ustawiony na początek na 100 metrów. Tak to widać z daleka. I aż do strzelca. Weszło, nie? Weszło. Dobra, czekaj, albo nie, oddalamy. O, trochę daleko, ale trafiony. Dosłownie pod nogi, pod kurtką. No, pod kurtką. Dostał, bo jakby miał nogi, to by dostał normalnie. Ręka. W rękę, słychać było aż stąd trafienie. No, słuchaj. Gdzieś pod prawą ręką. Dosłownie pod pachą. Nie widziałem. Bo to osłyszenie się odbiło dzisiaj. Tutaj zeszło, no. Nie widziałem. Sporo ponad. Dosłownie w tyle. Dobra, czekaj, spróbujemy z drugiej. Też w łopatkę. Nie widziałem. O, w głowie.
światło, ale przed spadło. Ale przed. Wiaterem zrobi. Właśnie jak na złość zaczęło wiać teraz. Ops. O, to zeszło pod ręką. Zeszło, no pod ręką. Bardzo ładnie, samą masę. 85 chyba trochę stabilniej leci. Albo mi się wydaje. Porównywanie. O, to gdzieś zleciało. No ale to tylko jeden taki odpał. Gdzieś tak na brzegu, nie? Spadło. No, troszkę zaczęło widać od frontu i troszkę bruździ jednak przy opadaniu. No, jesteśmy na otwartym terenie, no nie zresztą. Nie ma żadnej osłony. No, w samo środek. Dosłownie tak, blisko. Rewelacja, tak naprawdę. Teraz tylko w sumie dla fanaberii wzięliśmy, przestawiliśmy się na ile wyszło? 113. 113 i jakieś tam grosze. I tak w porównaniu z poprzednimi gumami jest bardzo dobrze, więc na 100 czy na 96, tak jak ostatnio, nawet nie strzelaliśmy, tylko idziemy dalej. Wiatr zaczął nam teraz już trochę bruździć, ale no to i tak, jak na 105 metrów, Rafał, to wszystko prawie, że leci w centrum, a jesteśmy na otwartym terenie, nie ma żadnej osłony, więc tak naprawdę w lesie, jakbyśmy byli w środku, to jakby nie wiało, to wszystko by wiele więcej by z tego wchodziło. No spróbujemy. Próbujemy. Zobaczymy tak dla jaj, po prostu na 113 i ponad. Zobaczymy. Zobaczymy, czy to wyostrzy w ogóle. Dupa. Dostał. Teraz to pierwsza kulka. Kurwa, akurat przestało wiać. W celu. W łopatkę. Nie łopatka, tak krzyż. Już mi się na tej odległości to już się rozmywa ten obraz. W celu. Nie w dupę, tak by dostał poza kotem. Te 85 chyba trochę stabilniej mi się zdaje leci, tak jak patrzę też od strony kamery. Będzie. Szkoda, że nie mamy celu z nogami, to by więcej wchodziło. Nie widziałem. W światło leciało, ale nie gdzie opadło. Tutaj coś zleciało. Nie widziałem. Gdzieś w światło leciało. Ale nie widziałem gdzie. Nie, to da też bok.
Ja już zaczęło wiatr, no. I ostatnia. No i ostatnia trafienie, bardzo dobrze. I oddalamy kawał w pizdu drogi. Nasze siedzonko. Boli? Nie, już nie, ale z początku ci kurwa było słabo. A, bo Rafał jeszcze sobie, no niestety szybka kontuzja, żeby nie było za fajnie. Put him in, Ricky. 1, 2, 3, BT! Fuck! Did you hit yourself, Ricky? Somebody did. No i dobra, jesteśmy już po strzelaniu. No niestety kolega musiał wcześniej wyjść, no także sam już muszę to podsumowanie powiedzieć. Ale teraz tak, po strzelaniu mamy dobre wyniki, naprawdę dobre. Jesteśmy zachwyceni, szczerze powiedziawszy. Nie spodziewaliśmy się, że w porównaniu z tymi Decepticonami, które już naprawdę były dobre, to będzie jeszcze lepsze. Na kamerze ciężko jest to uchwycić, ale ten tor lotu jest naprawdę płaski. Nie ma tego za bardzo podbicia. Wszystko jak leci, leci góra i opada. Naprawdę Maple Leaf, jeżeli jakiś tam Chińczyk to ogląda z tej fabryki, co robicie te gumki, odjebaliście kawał dobrej roboty. I tak samo jak 80 i 85, mimo że najtwardsze już, jakie są tylko na rynku, i tak dobrze ciągną, nie ma tego efektu rozgrzewania się. Super, naprawdę, jeżeli macie jakieś karabiny snajperskie, wypróbujcie i nie bawcie się 60-kami, tak jak było w tych gumowych, czy tam 70-ki, walcie 80 albo 85 stopni, te najtwardsze dadzą wam naprawdę super wyniki. Próbowaliśmy sobie tak strzelać jeszcze poza kamerą. Już później naprawdę wiatr bardzo chrzanił sprawę, ale na 120 czy 130 dało radę też się trafić. To już jest loteria, ale jednak nie jest to nieosiągalne. Naprawdę dało się strzelić. Już nie nagrywaliśmy tego, bo już naprawdę rzadko zdarza się, że traficie. Zwłaszcza tak, strzelając gdzieś z ręki czy z podpórki i na takim otwartym terenie, bez drzew, bez żadnej osłony. Ale nie jest to niemożliwe. Poza tym, kto wam podskoczy na taką odległość? No jesteście na Milsimie, jesteście na jakimś wyjeździe, gdzie macie zasięg. Strzelajcie. Nie ma problemu zupełnie, żeby się bawić dalej. Poza tym, dlatego macie repliki snajperskie. Tak czy siak. Gumki są warte każdej złotówki. Zadajcie do replik, wypróbujcie sami. Może wam coś to pomoże. Dzisiaj postrzelaliśmy jeszcze trochę, mieliśmy małą strzelankę. Dlatego chociaż nie udało się wszystkiego dograć tak jak chcieliśmy, bo się pobawiliśmy trochę. Ale mimo wszystko